Moi drodzy, nim przejdziemy sobie do tematu dzisiejszego odcinka, zapraszam Was na szybkie losowanko o zwycięzcę konkursu z poprzedniego filmu. Także mam tu już wszystko przygotowane, jest wklejony link. Wybieram sobie teraz randomowy komentarz. O, taki dość lakoniczny komentarz, niemniej jednak w dalszym ciągu gratuluję, pan Bartol. Mamy dokładnie 50 km, czyli się zgadza, i 4 godzinki. Również odpowiedź jest poprawna, także zapraszam do kontaktu. Masz dokładnie tydzień czasu na to, żeby do nas napisać i zgłosić się po wygraną. Przede wszystkim musisz nam dać, co byś chciał wygrać. Jeżeli się nie zgłosisz, automatycznie robimy ponowne losowanie i szansę na zwycięstwo ma kolejna osoba. Ja Was tymczasem zachęcam i zapraszam do subskrybowania naszego kanału, śledzenia naszego kanału, bo możecie naprawdę spotkać bardzo dużo konkursów i całkiem fajny content. Tymczasem zapraszam Was do oglądania dzisiejszego odcinka. W całym moim życiu to bolało mnie najbardziej. Boję się teraz wyjść. Witam Was serdecznie. Lecimy sobie właśnie do Warszawy, skąd będziemy się kierować w następne miejsce nasze docelowe. Dzisiaj może jak się uda, pojedziemy sobie jeszcze na strzelankę, bo się ubieraliśmy trochę bardziej taktycznie niż zwykle. I zobaczymy, co będziemy dzisiaj robić. Będę robiła aktualizację co jakiś czas, także no. Wylądowaliśmy w Modlinie. Jest zimniej niż w Szczecinie, ale najśmieszniejsze było to, jak o 8:25 powiedzieli, że za 15 minut lądujemy i się tylko obstałam, bo myślałam, że nie dosłyszałam, że będą turbulencje. Także kosmos, naprawdę nigdy w życiu jak do Warszawy pociągiem, że po samochodem. Lecimy teraz, zobaczymy, ogarniemy może sobie taksówkę, zobaczymy w ogóle, gdzie teraz jesteśmy i będziemy działać dalej. Teraz powiem Wam mega śmieszną anegdotkę. Otóż za bilet za jedną osobę płaciliśmy ze Szczecina do Warszawy 24 zł. No i na Modlinie. Z Modlina niestety wszędzie jest daleko, także transporty też prawdopodobnie mogą być drogie, ale nie sądziliśmy, że aż tak, bowiem chcieliśmy się dostać na Kadetów, więc z Modlina na Kadetów pan, taksówkarz z lotniska powiedział nam dokładnie 270 zł. Także po prostu masakra, a kilometrów jest do przejechania 40, więc dochodzi na to, że pierwszy lot samolotu wyniósłby nas 1/10 tego, ile byśmy zapłacili później za taksówkę, za przemieszczenie się w okolicach Warszawy. Finalnie stwierdziliśmy, że jesteśmy troszeczkę Żydami, więc jedziemy sobie pociągiem. Ale dawno pociągiem nie jechaliśmy, więc też spoko. Dojdziemy sobie na Warszawę Wschodnią i chyba ze Wschodniej będziemy już później lecieli Boltem prawdopodobnie. Z deka się spóźniliśmy, jesteśmy obecnie na ASM Arenie. Generalnie rozgrywka się zaczęła o godzinie 10, a mamy za 20:11, więc nie wiem, co z tego będzie. No ale może nam się uda chociaż cokolwiek nakręcić. No specnie. Specną nie grałam jeszcze. Sytuacja jest taka, że mamy deadmatch i mamy podział na niebieskich, na zielonych. W ogóle nie znamy terenu, więc tak naprawdę... No. Ja w którą stronę jest teren? Tam, tamtą. W tamtą? No. Poczekaj. Lewa, lewa, ty tam. O kurczę. Minus jedna skrzynia. Łódka M. Jest, dostałam! Dostałam! O, bolało. A gdzie dostałaś? No, chyba tak jeszcze nigdy nie dostałam. Dobra, masz siniaka. Ja chciałam być ładna na wyjeździe. To już zakładasz stalkera lepiej? Poczekaj. No, ale dosłownie miałam taką szczelinkę tutaj. No, to musisz uważać. Trzymaj. Ja już podszedłem tam ile? 10 metrów obok nich. Dobra, lecimy tam. Czekaj, nie, muszę... Bo nie mogę nawet ruszyć buzią. Dobra. A mówili, że to nie boli. Nie, to chyba był... Chyba w całym moim życiu to bolało mnie najbardziej. Boję się teraz wyjść. Nie, po prostu biegnij. Wziąłam sobie full face'a, bo już mam tak zajechaną twarz, że nie wiem jak ja będę w tej Jordanii wyglądała, także no, na ostatnią rozgrywkę już jestem bezpieczna. Trochę za późno, ale lepiej później wcale. Dobra, panie przodem. Aha. Będziesz moją tarczą. Dzięki. Może idziemy z prawej bardziej, nie? Z tamtej. A gdzie poszłam? Z tam. No. Oni już tu mogą być blisko, uważaj. Tam w oknie siedzi. Chyba. Mam telefon, czy jestem po strzelance, nie wiem czy widzicie, ale mam dwie pamiątki na czole i na policzku, także mam nadzieję, że do jutra mi się zagoi, bo sobie nie wyobrażam, żebym miała jechać w takim stanie do Jordanii, gdzie miałam być piękna i fantastyczna. Jeżeli chodzi o samą strzelankę i miejsce przede wszystkim, mega, bardzo fajnie zorganizowane, naprawdę brakuje mi takiego miejsca w Szczecinie, tutaj macie, wiecie, przyjeżdżacie sobie, możecie sobie wypożyczyć sprzęt, także myślę, że mogę chyba śmiało polecić ASM w Warszawce. Co jeszcze? Fajnie nas przyjęli z okiem ludzi, nie było dużo co prawda wiary, ale cudownie się zachował jeden kolega, bo podwiózł nas w bardziej cywilizowane miejsce, więc mieliśmy już tutaj łatwiejszy dostęp do komunikacji miejskiej. Także ogólnie super, jesteśmy już tutaj, piję sobie kawusię. Mamy dzisiaj nocleg do godziny wylotu rano, bo mamy wylot o godzinie 6, a już tutaj jest informacja na Ryanairze, że musimy się zjawić dużo wcześniej, bo może być oblężenie. Także w 4:30 już będziemy w blokach startowych właśnie na lotnisku. Zobaczymy jak to będzie, bo jestem nieprzytomna. Jedziemy zaraz zjeść i ogarniemy sobie jak to jutro wygląda. Już napisał do mnie kolega z Ammanu odnośnie wypożyczenia auta, także no. Ale strzelanka mega i naprawdę mega polecam, jeżeli ktoś będzie miał taki zaświrowany pomysł jak my, żeby przyjechać sobie tak o do Wawy. Także smacznej kawusi. Ciutko, idziemy, jest godzina przed 4:00, idziemy na taksówkę, będziemy zmierzać już